poprzednim odcinku. A skąd samolot? I to do tego spadające? I w pizdu wylądował. A potem wydarzyło się to. Witam was w kolejnej części przygód Skatewalker w poszukiwaniu Syberii. W ostatnim odcinku udało nam się dojść, właściwie to wleźć na tą stromą górę, skarpę, czy chud wie co to było. I tu gdzieś powinni być ci dwaj złodzieje. Tak więc pora ich trochę poszukać i pognębić. Okej, okay, mamy ten rozbity samolot, który widzieliśmy na filmiku ostatnio. I mamy też pilota, który zawisł. Okej, okay, panie pilocie. Czy ja słyszę chrapanie? Halo, panie pilocie. Obudź się! Hej! Obudź się! Ach, nic z tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszy. Aż dziw, że przeżył. Zresztą zasnąć za sterami samolotu to... niewielu się to zdarza. Okej, okay, tu pewnie się pobawimy później. Więc na razie to olejmy. Dobra, jedźmy w tą stronę. No dalej, Kate. No i są złodzieje. Bydło niewychowane. Boże! Hans leżał na saniach. Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu. Inaczej ich nie złapię. No to w drogę, Kate. Nie ma co marnować czasu. Tam była radiostacja. Okej, okay, jest i radiostacja. Trzeba by się połączyć z tym pilotem. Okej, okay. Włącz. No nie, musimy znać częstotliwość, na jakiej możemy się z nim połączyć. Więc... biegniemy do tego kokpitu i tam myślę, że uda nam się ustawić poszukiwaną częstotliwość, dzięki której po pierwsze obudzimy pilota, a po drugie dowiemy się, czemu spał za sterami. Okej, włącz. Tutaj trzeba ustawić ten numer. Ojejko. No, coś jest. Okej. Okay. Wyświetlacz działa. To nie. 03. Okej. Okay. No to lecimy do radiostacji. No szybciej, Kate. Nie ma czasu. Zero
Okej, 0, 3, 2, 8. Chyba tylko to. Borys! Borys! Odbiór! Tu Kate Walker! Obudź się! Obudź się! Wstawaj, śpioku! Przestań mnie lizać! Hej! Gdzie ja jestem? Na ziemi. Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy! Pasy? A tak, pewnie! Tylko pociągnę za ten zaczep i... Tylko się nie zabij! Mam nadzieję, że jesteś cały. No to Kate, idź sprawdzić, czy jest cały. Nie chcemy go przecież mieć na sumieniu. Przynajmniej pobiegasz, będzie ci cieplej. Tylko w klasztorze to musiały być oczywiście okulary, bo było zimno, a tutaj... Szczyt góry jakoś nie jest ci aż tak zimno. Borys! Żyjesz. Ach, Kate. Mój odrzutowiec jest kaput. Zupełnie zniszczony. Trzeba było nie spać. To byś się nie rozbił. Biedny Borys. Twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie. Ale latałem pośród gwiazd, Kate Walker. Klepie się. Niewielu ludzi może się tym pochwalić. Hans Vorarlberg został porwany. Jak to możliwe? Normalnie. Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. Biedny pan Vorarlberg. Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. A może pomożesz? Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker. Ale nie mam pojęcia jak. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż, lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. Jesteś pewien, że nie mogę polecieć twoim odrzutowcem? No Kate. Aż za bardzo. Ja wiedziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Muszę znaleźć sposób, by uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze, na wszelki wypadek tu zostanę. Okej, no to siadaj, Kate. To jest przycisk do katapulty. Niet, niet, towarzyszko. Te współrzędne poślą cię prosto w urwisko. Okej, czyli musimy znać współrzędne. Szerokość i wysokość geograficzną? Kurde, jakbym bardziej uważał na geografię, to miałbym większą pewność do tego, co mówię. Ale współrzędne to współrzędne. Jedźmy więc do tej stacji przekaźnikowej. I ustalmy, gdzie należy posłać cię, Kate. Okej, to już nam nie będzie potrzebne, będzie nam potrzebny ten radar. Okej, tutaj niestety nic nie ma. Więc na górę przestaw radar. Okej. Zobaczymy, co to nam pomoże. Nadal żadnych współrzędnych. No to jeszcze raz.
jest. Są współrzędne. Tak więc na osi poziomej to będzie jakieś 80, a na osi pionowej jakieś 20. Czyli poziome 80, pionowe 20. Mamy współrzędne. No lecimy wysadzić się w powietrze. No nie w dosłownym znaczeniu, ale... ale poniekąd tak. No dalej. Nie ma czasu. Przestań majstrować, bo popsujesz. Muszę przyznać, że nie sądziłam, że się jeszcze spotkamy. Fortuna to kapryśna dama, Kate. Dobra. Borysie, możesz mi pomóc przy ręcznym sterowaniu mechanizmu katapultującego? Znajdź kierunek celu i wpisz współrzędne. Niestety radar nie działa. Do zobaczenia, Borysie. Udało nam się to już ustalić. Powodzenia, cukiereczku. Siadaj, Kate. Poziome to było 20. Nie, poziome było 80. A pionowe było 20. No i chyba... czas lecieć. Strzał w dziesiątkę, Kate Walker. Wylądujesz od razu w wagonie restauracyjnym. Pomogę ci z pasami. No, dzięki. No i pierdut zaraz. Nadajesz, Kate. No, dobrze, o spadochronie nie zapomniała. Bo lądowanie mogłoby być trochę... bolesne. Hej, Yuki. Okej. Jesteśmy przy naszym pociągu. Kate, nie kichaj. Co dalej? Spróbujmy dostać się do... o! Halo? Anna Walker? Tu pułkownik Emeliów. Pamięta mnie pani z Romansburga. Pamiętamy! Pułkownik Emeliów? Ależ oczywiście... a skąd wziął pan mój numer? Nieistotne. Panno Walker, dzwonię do pani, ponieważ odwiedził mnie pewien dżentelmen. Amerykański detektyw. Wypytywał o panią, o pociąg i pani przyjaciela pana Vorarlberga. Oczywiście nic mu nie powiedziałem, ale... Pułkowniku, proszę zatrzymać tego człowieka za wszelką cenę. Choćby siłą. Jesteśmy w Rosji. Wokół zima, a kiedy słońce zachodzi, czas biegnie bardzo wolno. Jeśli on panią odnajdzie, to będzie prawdziwy cud, panno Walker. Będę wdzięczna, pułkowniku. Okej, super. Yuki, co tam znalazłeś? Jakaś ręka. No dalej, Kate. No, jest i nasz Oscar. Trochę chyba przymarzł, więc... może być z tym mały problem. Oskar? Co nam powiesz? Oskarze? Wszystko w porządku? To ja! Kate! Kate Walker! Witam panią! Zbierz się do kupy. Musimy odnaleźć Hansa jak... Hansa? Hansa Vorarlberga? Tak, Oskarze. Coś dziwnie Hansa. Mówisz, Oskar.
Czyżby ten śnieg trochę zaszkodził ci na twój elektroniczny mózg? Poszukajmy śladów. Może to nasza ostatnia szansa, by schwytać tych bandytów. Obawiam się, że moja funkcjonalność jest teraz na bardzo niskim poziomie, Kate Walker. Zmarzłaś? Ale przecież musi być jakiś sposób, żeby doprowadzić cię do użytku. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Oskar, nie załamuj się. Tu chodzi w końcu o Hansa. Widziałam Hansa leżącego na saniach ciągniętych przez skuter śnieżny. Przykro mi, że nie mogłem ci pomóc, Kate Walker. Chciałem im przeszkodzić, ale ten tłusty brutal uderzył mnie i wylądowałem na śniegu. Oskarze, zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ich złapać. Absolutnie musimy złapać te dwie pokraki. Chętnie bym ci pomógł, Kate Walker, ale obawiam się, że mojego stanu nie można nazwać doskonałym. No i Oskar, bywało gorzej. Czy choć trochę ci się polepszyło, Oskarze? Ani trochę! Zamarzłem, Kate Walker! Wyobrażam sobie. Ale rozgrzejesz się, nie martw się. Zimno sparaliżowało moje tryby, Kate Walker! To trzeba cię chyba naoliwić. Mam nadzieję, że walący się most nie uszkodził zbytnio lokomotywy. Obawiam się najgorszego, Kate Walker! Zaraz wracam. Ja będę tu czekał na ciebie, Kate Walker. Raczej daleko nie odejdziesz. Więc idźmy do naszego wagonu i zobaczymy, co uda nam się tam znaleźć. Oby tylko nie spadł pod wpływem ciężaru. Tutaj coś będzie? Nie. No to idziemy dalej. Oczywiście poprzewracane wszystko. I to świnie musiały zostawić bałagan. Dziwne. Wygląda jak jakiś panel. Okej, do tego jeszcze wrócimy. Idziemy dalej. Co tu mamy? Plan pociągu. Okej. Więc to, Kate, o czym mówiłaś przed chwilą, ten panel, to jest chyba do rozłączenia wagonów. No tutaj coś mamy. Oliwiarka. Okej, super. To trochę Oskara naoliwimy. I więcej nie ma. Dobra, wracamy do Oskara. Te dźwięki nie wróżą zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że zaraz nie spadniemy w przepaść. W sumie do rzeki. W sumie nie tak daleko. Yuki! No chodź! Nie pomożesz nam w tej chwili. Oskar, mam coś dla ciebie. No to zobaczmy. Do dna. No, już wyglądasz lepiej, Oskar. Od razu lepiej. Dziękuję, Kate Walker. Wyruszymy, gdy tylko zajmiesz miejsce w wagonie pasażerskim. No to lecimy. Oskar, dobra. Dawaj, Kate, dawaj. Nie ma czasu. Coś ani drgnie.
Oskar. Yuki, może ty popchniesz? Ostatnio z tym małym wózkiem udało ci się. Dosyć sprawnie to wyszło. Wprawdzie lokomotywa troszkę większa, ale dla chcącego nic trudnego. No, Oskar. Co się dzieje, Oskarze? Nie możemy kontynuować podróży, Kate Walker. Wagon pasażerski utknął. Oto rezultaty, gdy amatorzy biorą się za kierowanie moją maszyną. Co zamierzasz? W wagonie znajduje się system odłączający. Otworzę w lokomotywie panel dostępu. Gdy go znajdziesz, zadzwoń do mnie. Gdy otworzę panel, musisz uruchomić mechanizm, żeby odczepić wagon. Więc zamierzasz zostawić tu ten wagon i wszystkie nasze rzeczy? To cena, którą musimy zapłacić, Kate Walker. Ja też żałuję. Gdybyś nie dał się porwać... Dobrze, do dzieła. Tylko przed odjazdem zaczekaj na mnie. Bez ciebie nigdzie nie pojadę, Kate Walker. Już kiedyś to słyszałem. Okej, okay. I to będzie ten panel na dole. Jeśli nie otworzę panelu, to nie uda mi się dostać do mechanizmu. I dlatego trzeba zadzwonić do Oskara. Nie, Oskar. Kate Walker? Oskarze! Jestem na miejscu. Bardzo dobrze, Kate Walker. Otwieram panel. Żeby odłączyć wagon, musisz uruchomić mechanizm. Gotowa? No jasne, że tak. Potwierdzam, Oskarze. Okej. Okay. I trzeba to wszystko rozłączyć. Nie. 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 Udało się. No dalej, Kate, dalej! No, no. Udało się. No i pędzimy po Syberii. Królik. Właściwie zając. Jestem w środku pustkowia, Marston. Tu jest most, ale rozwalony. Chyba spróbuję inaczej. Marston! Słyszysz mnie? Mój telefon. Zaraz padnie. Nie. Czy my tak naprawdę ścigamy Kate Walker, szefie? Wkurzasz mnie, John. O co ci chodzi? Kate Walker, prawniczka z perspektywą błyskotliwej kariery. Ta Kate Walker już nie istnieje. Ścigamy już kogoś innego. Kogoś, o kim nic nie wiemy. Ale ja codziennie mam na karku jej rodzinę, John. Kate Walker musi wrócić do domu.